tym roku, w 2019 roku, powstał tak zwany Polish Business House, Polish and Science Business House w Brukseli, czyli takie miejsce, w którym polskie firmy mogą przyjść, opłacać swoje członkostwo, ale mieć też reprezentację w postaci osób, które są doświadczone w brukselskich dyskusjach i znają wszystkie odpowiednie osoby na terenie tego miasta, żeby zorganizować właśnie dyskusję, albo też żeby z materiałem, kwestiami, argumentami można było dotrzeć. Nie mówimy tu oczywiście o kwestiach, które mają charakter nieoficjalny albo korupcjogenny. Mówimy tylko i wyłącznie o legalnej formule, w którym spotykamy się, prezentujemy stanowisko, które najczęściej nie jest znane, no bo musimy dotrzeć do tych osób po to, żeby można było im wyjaśnić, dlaczego pewna kwestia może dotyczyć 38-milionowego kraju i też rynku wewnętrznego, na przykład w Europie Środkowej, co niekoniecznie musi być widziane z perspektywy dokumentów i materiałów przedstawianych na przykład przez tych samych lobbystów, ale pracujących dla niemieckich przedsiębiorstw czy francuskich. I to jest właśnie ta istotna kwestia, żeby było więcej materiałów dobrej jakości przygotowanych, no i żeby one się przede wszystkim pojawiały. I jeżeli wykorzystujemy takie narzędzie albo otwieramy swoje przedstawicielstwo w Brukseli, do czego ja zachęcam większe podmioty i związki przedsiębiorstw w Polsce, no to łatwiej jest nam wpłynąć już nie na polski rząd, a na Komisję Europejską, bo ten proces zinstytucjonalizowanego lobbingu w Unii Europejskiej jest od lat wiele bardzo znany i ta możliwość dotarcia jest bardzo łatwa. Tylko trzeba mieć ludzi, trzeba mieć budżet, trzeba mieć pieniądze i trzeba mieć argumenty.